Pamiętasz? To pytałeś się, gdzie No, tory wiem. prowadzą? No, to właśnie tymi torami wyjedziemy. W sensie chyba tu w lewo, co nie? Niekoniecznie. Czy no, będziemy szybciej, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, że będzie szybciej. Po pierwsze jedziesz drogą, jakby nie patrzeć. Jak tu byś tam Może nie. skręcił na tory. Ale to jeden wuj. Dobra, czekaj. No to już wirówką musisz wjechać. Dobra, już widzę jak. I tutaj torami później, jak tam dojadę. Chyba wjechać w krzaka jakiegoś, wiesz? No właśnie, próbuję wyjechać. No. Kurwa, drzewa na środku jezdni wyrastają. Jeszcze burza jest. Chyba jeszcze nigdy burzy tu nie było. Nie, jeszcze nie. Fajnie by było taki piorun, może i jeb. Ciekawe. Niezłe to. No ja to lubię takie dźwięki. Relaksacyjne są, tak. Nawet się nie dasz podgłosić? Serio? Mam na maksa? Ojoj. Pójdzie spać podczas jazdy. Czekaj, zobacz sobie w ustawieniach dźwięku. Normalnie po poduszkę pójdzie, fotel rozłoży. No, bo ja miałem zomboida ten, wyciszonego. Od razu lepiej. No to tylko jeszcze weź poduszkę, fotel rozłóż i... Nie, dobra, trochę za głośno chyba teraz. Jedyne co ci zakłóca to warkot silnika. No chyba przesadziłem naprawdę. Będziecie mieli wszystko na odcinek. Nie, ale czy to nawet ciebie nie będzie słychać? Bo teraz no. Nagrywam na dwa strumienie. Czyli swój dźwięk z mikrofonu oddzielnie, a dźwięk z gry i tak jakby z ciebie oddzielnie. Dobra. Czyli jakby było trzeba, to tutaj delikatnie wyciszę, no ale nie powinno być źle. Dobra, już prawie jesteśmy. Wiesz co, szczerze powiedziawszy, ja bym spróbował. Kurwa, musiałeś tędy, prawda? Musiałeś. Ja bym spróbował podjechać tam obok tego jeziorka i tam spróbować zbudować własną bazę. Tym budowania jeszcze nie robiliśmy w zomboidzie. Można, jak najbardziej. Mielibyśmy dostęp non-stop do wody. Teraz przyjebiesz to drzewo, jestem pewny. To jest łodrowo chyba. No, tutaj w lewo powinieneś skręcić. A, czepkę rozpierdziel. Kierowca z ciebie żaden. Ja jestem kierowcą, dostawcą jedzenia. I love walk and rolls. Taki masz szyld. Jedziemy z zawrotną prędkością. I tak nie jest źle, nie gadaj.
Relaksacyjna droga. Oczywiście znów musiałeś wjechać kurwa w drzewo. Do tego krzaka. Dlatego tak wolno jedziesz. No nie. Po prostu jest takie błocko, że tu. Ty nie jedziesz przypadkiem na shifcie teraz? Nie masz tempomatu ustawionego? Nie. To weź teraz, zatrzymaj się i rusz. Wtedy będziesz mu szybciej. No wiem, tak zazwyczaj robiłem. Dobra, gaszę. Dobra, słuchaj, nic na benzynę. Nawet jeden mamy z benzyną. No lód tym razem żaden, niestety. My nic nie dropnęliśmy. Nic slipa. Maczeta naprawiono 23 razy. Nie, już i daję spokój. Ona już niestety nie zadziała. Chyba puszkę i otwieracz zostawiam tutaj na razie. Akumulator sobie weźmiesz sam. Oczywiście moje ciało gnije dalej, bo aktor go nie zakopał. No, chciałem. No, zostawiłem oznaczenie w bazy. No, jak żebyś, chcesz. Żebyśmy się nie pomylili, że tutaj nasza baza. Maś ty kurwa do wciapnie się zrobił, no? Takie piękne oznaczenie. Tutaj. Wiadomo, ktoś podjeżdża, wie, o, to baza ich legend. Oj, aktor. Trzeba wodę przygotować, bo już tam wody nie ma. Karabin zostawiam, i tak się nie przydał. Masz buty wojskowe? Mam. Kazynki zostawiam. Tyle mołotowa, 6 sztuk też zostawię. Dobrze. Kleję pudełka, teraz kurwa, już mamy full tutaj? Moli, moli, za dużo rzeczy mamy. Ty patrz, jakie włosy. Okej. To, że ty? No. Nie widzę, bo jest za ciemno. Co tutaj chodzi? Tobie takie zrobiłeś? Nie, po prostu takie wyrosły. Wyrosły ci takie włosy? No, czekaj, jak zdejmę tego maskę, to popatrz. Popatrz. Aż czekaj, zobaczę, jakie ja mam. Już nie, no ja w sumie jeszcze krótko jestem. Jak moja postać ma przeżyte, nie wiem. Gdzie to mogę zobaczyć? Bo tam pod tym, gdzie masz zombiaki i tak dalej. Ja to nie mam. To nie wiem. W sumie mogę zmienić niby, nie? Możesz się zabić, wtedy dowiesz się ile. Dobra, wiesz, to z gul włosy. Popatrz. Okej. Okay. Uno momento. Nie czekaj, mogę sobie takiego wąsa zrobić.
Ty na łyso odjebałeś, naprawdę? Wygląda jak mój hełm. Wąsy sobie zrobi. Jak pewien pan z wąsem. Który pan z wąsem? Może nie ma tak małego tego wąsika, ale... A, dobra, 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 zajarzyłem. Tego szkoda, że już, no, bez włosów. Jakbyś miał taką fryzurę jak ja na bok. O ile myślimy o tej samej osobie. Czekaj, zakładam znowu maskę, jep. Zaczyna się na H? No. Kończy na Itman. Oczywiście. Itman nie miał wąsu. No, ale był łysy. No, łysy był. Ale wąsów nie miał. I wiadomo, że nie chodzi mi o Hitmana. Nie wiem, nie wiem. Pewną postać historyczną. Wiem, dobra, już skończ. Po prostu skończ. Przestało padać. Ugotuj coś z tych brokułów i z tych ryb, jak możesz. Z czego? Z... Masz filety. Dobra, biorę brokuły. Zdrowy posiłek. Łuskawki nam wyrosły chyba. No. Zbieram je. Uprawa roślin plus jeden. Lol, jak to szybko leci. No i 117 nasion truskawki. Ty, to daje przygnębienie minus 10. Napki są spoko. Ten brokuł nam... A, bo ty jadłeś brokuły, które były nieświeże. Dlatego miałeś znudzenie plus 10. Czy nieświeże? No są jeszcze świeże, ale już takie... lekko stężałe. Dobra, filet z ryby. To ty na ryby z przecierem pomidorowym i brokułami. No to taka w sumie, czekaj, ryba po grecku. To jest najlepsze w realu, nie lubię ryb. No to tutaj będziesz musiał polubić. No chyba nie mam wyboru zbytnio. Zdrowy posiłek. Już zrobiłeś? Nie, gotuję. To, no to co, no to teraz alt tab, Discord i czekamy. To ja sobie poczytam elektronikę. Znów to wszystko trzeba przeczytać, kurde. Że tu nie ma takiego, wiesz, przyspieszenia jak na singlu. No. To ja chyba wytnę. Tylko musisz mi przypomnieć o tym. Ale co wytniesz? To czytanie książek. Albo przyspieszysz i dasz jakąś świetliwą muzykę. Nie wiem, zobaczę. Świetliwy,
świetliwa muzyka z 2018. Tak, Explosion! Tury, tury, tury. Z poradników. Jak Explosion wchodziło, to pamiętam, że byłem na wakacjach chyba w Ustce. I to wszędzie napierdalało, po prostu każdy bar i tym podobne, to teraz wiesz, Explosion i tak dalej. Ile miałem wtedy, za 12 lat, za 13? Nawet nie wiem, z którego roku jest Explosion. Jak chcesz, to masz tutaj ci wyrzucę. Dobra. Sprawdzę, z którego jest Explosion. DJ Tio. Nie, ty, to niemożliwe, że to było wtedy. Explosion Laurent Wolf? 2008 rok. Ile ja miałem lat, czekaj. 14 lat miałem, nie 12. To dużo się nie pomyliłem. Dużo się nie pomyliłem. To były czasy, a nie jak teraz. Teraz to nie ma czasu. Teraz są. Nie ma. Teraz nie ma. Kiedyś muzyka do tutoriali fajna była. Kawar miał ci taką przygotować. Już nie zrobi niestety. Stare dobre czasy. No. Teraz tylko. Ale... No mów. No albo jego wielkie czoło. Pomaganie mu z laptopem. Za darmo zmarnowanie czasu. No widzisz. Niezwykle jeszcze mam w sumie expa do zdobycia na siekierach. Jest po prostu głowa mała. To jest głowa mała. Przeczytane, przeczytane, dobra. To już mam przeczytane. Wrzucamy z powrotem. Gdzie wrzuciłeś w sumie to żarcie? Czekaj. Gdzie te jedzenie wsadziłem? No. Jakie jedzenie? A, dobra, dobra, widzę. Jest całość. Ale żarełko. Już całe na jedzenie. Idziemy spać? Można. I śpi. No już mi super na jedzenie zeszło, bardzo szybko podczas snu, kurwa. Po prostu trawienie dwukrotne. No bo i trzykrotne. Tylko, że mi sen tak nie spadł. Wręcz do 7. Spałem znów z patelnią. Wytulał patelnię. Do snu. Muszę zostawić. Dobra. Próbujmy coś zbudować. Oprócz skrzynek oczywiście. Znaczy ty możesz, ja bym może... W sumie wiesz co? Bo ty chcesz... co teraz my zrobić? Spróbować zrobić domek. To ja może wezmę po prostu tą książkę o stolarstwie, bo chcę coś zrobić. Długa z drewna, deska, gwóźdź, stolarstwo. W sumie jedynka. No, no to czy jedynka i czytam sobie, idę na Altaba i zaraz wracam. Okej. Dobra, chwila, tylko wezmę sobie z jedną. Jedno. Gdzie mi tyle tego bierzesz, chłopie? Aktor, zakopałbyś te moje zwłoki w końcu.
Zakopał. Taką ozdobę. Świetna kurwa ozdoba. Okej, to jeszcze tak. Jak ty zdechniesz, to też sobie ją nabiję kurwa na pali, będę podziwiał. Dobra, już ci. Obiecuję ci to, zrobię to samo. Już pomszczę. Taki jesteś chłopciub do przodu. Dlatego, czy ja tam dojadę w ten sposób, to jest pytanie za milion punktów. Nie dojadę. Wielki, głuchy raz. Tutaj ci wykopać grób obok innych? Tak. Jak Rick i Morty, nie wiem czy oglądałeś. Oglądałem. Kolejne groby. Tak. Świetny serial, kurwa, po prostu ideola. Znaczy nie wiem czy... Chyba nie oglądałem tych najnowszych, skończyłem chyba na którym... Nie chcę skłamać, czy trzecim, czy czwartym. To ty masz dużo nadrobienia, panie. Wiem. I zdąb, jak się do nas czołgał. To jest śmieszne, nie da się go przejechać chyba. Dobra, jednak się dało go przejechać. Jak tam? Nasz piękny kurwidołek. Tego, że widzę zombiaki, to spoko. No i zaczynamy. Siekiereczka oburącz. Zobaczymy, czy wytrzymałość będzie spadać, jak się będzie cięło to ogólnie. I zombiaki widzę, właśnie. Ostatnie drzewo. Dobra. Do piły jest tu coś takiego? Wziąłem piłę. Ej, idę czytać tą książkę o stolarstwie. No pojedę na miasto, porozkręcam rzeczy i ponabijam poziom. No jak to. Kurwa jak to wędruje. Genialne. Na odcinku to będzie widać. Dobra, przepiłowane. To teraz obudowniczy. Otwórz pudełko gwoździ. O. Buduj. Podłoga z drewna. Czemu się nie da postawić? Ej, co jest? Czemu się nie da postawić? Co jest nie tak? O, nie mam desek, dobra. Wyjaśniło wiele rzeczy. Dobra, i teraz buduj. Podłogę z drewna. No i teraz się da. Że tak tu. To ta podłoga jest taka niebieska. Już się nażar. A, bo jest mokro, dobra. Już się towarów nażarł. Się wyjaśniło. Nie. Czemu ta podłoga niebieska? Już wiem czemu. W ogóle ty mówisz, że ja jakiś nie ten jestem? To znaczy? Kamia w grze Valorant 10 godzin. Czemu to drzewo się ruszyło? Slenderman. Kurwa, naprawdę to drzewo się ruszyło. Nie
czy zębiaków przy okazji nie zwołałem. Nie. Ja nie wiem czemu. Ale to drzewo się ruszyło na 100%. Nie mogłem sobie książkę stolarstwa przeczytać. Ale ta podłoga jest obrzydliwa, fakt faktem. Ale chyba jak wbijesz więcej stolarstwa, to potem masz coraz lepsze te podłogi i tak dalej. Już nie masz? O ty w dupę, jak to szybko poszło. Kurwa, boję się podejść do tego. No tu nic nie ma. Dobra, ścinam to drzewo, bo ono jest przeklęte. Chyba o dziwo nawet siekiera się nie psuje podczas ścinania. I konserwacja mi wpadła, nie wiem czemu. Czym jest w ogóle konserwacja? To jest dobre pytanie. W teorii mógłbyś tutaj podjechać i mi pomóc. Ale czytać księżkę od stolarstwa. No, się kurwa dużo nauczysz. No, pojadę rozkręcać stoły. No wiesz, że budowaniem też byś się coś nauczył? Jakby nie patrzeć, podłogę możesz od pierwszego już zaliczać. Ale i tak, mnożnik to mnożnik. No cię do swojej chałupy nie wpuszczę, spadaj na bambus. Aha, dobra, czyli będę musiał inną zbudować. Będę żył w tej. Cię kurwa spalę. Jakiś mi error wyskoczył. Error 1. W sensie co wywaliło z tego? Nie, nie, w prawym dolnym rogu po prostu wyskoczyło na czerwono. Error 1. A to error 1 czy no. 301? Nie, 1 miałem. A ten to się pojawia, gdy serwer ma jakiś taki problem. Jak trotluje pewnie. W sensie pamiętasz, jak zaczynaliśmy tę serwę na tym jakby innym save'ie grać, to mnie też wywaliło z powodu 01. To był chyba tylko jeden. Ja dobrze widzę, że podłogę można na podłodze postawić. Ty no, długo na podłodze. Ale nic się nie dzieje z tym. Pewnie surowce zeżarło. Pięć. Ja w deszczu, kurwa, pracuję, a ten się wyleguje w kałupie, no ładnie. I czyta książkę od stolarstwa. Wpadłbyś do mnie na praktykę, zaraz się stolarstwo na piątce. 401 expo wbiłem. Nie, ale do ścinania cię akurat wezmę. Dobra, tylko pojadę te stoły, może porozkręcą trochę, bije stolarstwa. Ech. Weź, idź do tej szopy koło nas. Tam są takie belki do rozwalania. Sobie tam wbijałem stolarstwo. Do tej szopy po lewej stronie, nie? Do tej pustej, tak jakby. O,
Okej, dobra, tylko wezmę to i wezmę... I młotek i kula chyba będzie potrzebny. No właśnie. Nie, nie, tu, nie, tu, nie, tu, nie, tu, nie, tu. Dobra, buduj. Ściana z drewna. I co jest w tym, tym? To jest co? Weź tam bokiek, ja sobie prawiłem, co możesz rozebrać, bo tam się na 100% dało coś rozbierać. Ja tam po ciemku rozbierałem, więc nie wiem, nawet co rozbierałem, ale coś rozbierałem. Dobra, jakieś bramy i tak No, dalej, no, 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 takie. no, no, no. Ściany chyba też się da. Lepsze to niż jeździć, wiesz, rozbierać biurka i tym podobne. Buduj. Ściana z drewna. O, pierwsze koty za płoty. Różny krzyż z drewna, ogrodzenie z drewna. Tylko nie pamiętam, jak to się robiło dalej. O, jest, zbuduj ścianę. Kurwa, poziom pierwszy. Trzeba mieć 7 stolarstwa, żeby zrobić coś ładnego. Tyle dużo mi brakuje do czwórki? Trochę. No dobra, to też nie problem. Ramy mogę budować teoretycznie. W razie tego nie rób. A nie, zaraz chałupa stanie, jak się patrzy. Oczywiście wejdę tam zwiedzić. Gdzie wejdziesz? Do tej twojej chałupy. Nie będziesz miał wstępu, człowieku. Zabunkruję się jak nie wiem. I przez przypadek zacząłem ściany rozmontowywać. No ale to co? Na tej szopie to bez problemu. A co, w ogóle dach będzie lewitować, czy co z nim? Nie wiem właśnie, w sumie przekonamy się. No, sobie nabiję stolarstwa na tym budynku. Pierwszy poziom pewnie. No, pierwszy. Już jestem głodny i znacznie zmęczony. Świetnie. Tu na pewno jesteś? A, siedzi. To ja sobie wbiję. Śmiesznie by było, gdyby się okazało, o, sufit spadnie. Nam na głowy. Asterixie, niebo spada nam na głowę. No mi deski wypadają, o dziwo. Ty wiesz, że deskę można wziąć oburą, czy można ją napierdzielać? Nie wiedziałem o tym? Trochę tego stolarstwa mi zostało, kurczę, do wbicia.
Dobra. Ja to idę stąd. Idę książkę przeczytam. Gdzie jest kursor? Tu jest kursor. Tu się zatenteguje, będzie git. Tylko które ją z trasą muszę teraz przeczytać? Może być tak, że ja sobie nawet nie przeczytam tego. Dolarstwo, tom drugi. Może być ciężko. Tom trzeci by się przydał. Ludzie w lutym, którzy zobaczą te wyprawy i budowy. A budowy, kurwa, i czytanie książki przez pół odcinka. Ciebie tak. A dobra, bo ty teraz pytasz jeszcze. O Jezu. A ty masz ten perk na szybkie czytanie? Nie. Czy nie? Czekaj, czekaj, jeszcze raz powtórz. Ten perk na szybkie czytanie. Nie. Chyba nie. A to ja mam tylko... Mam bystry uczeń. I mi szybciej perki wpadają. Mam tak, nadwagę, nie w formie, siłę, grubą skórę, bo to jest bardzo ważne, żeby ci nie ugryzły. Bystry uczeń, pali papierosy, niespokojny sen oraz duże pragnienie. I ja tu mam na przykład przetrwano 3 dni 20 godzin. To nie wiem. Ciekawe. Dwadzieścia skryptów zostało właśnie napisane. Nie, odpisuję na komentarze przy okazji. To się wyda. Nie wiem, czy to się wyda. Nie, no ocenisz, nie? Jak będziesz stawiał. Zrobię timelapse'a tutaj chyba. Jak się nazywał ten mod do otwierania drzwi i tak dalej? Nie wiem, szczerze. Ten mind, coś tam. No właśnie, też nie pamiętam. Nie kojarzę, mind, coś tam. Mind. No, ten Void Mods. Zasubskrybowany, gdzie to jest? O kurde, nie jestem zadowolony na Steamie. Centrum społeczności. Workshop. Common sense, nie mind. Common sense, co tam jeszcze było? Już nie pamiętam. O matko, czekaj. Na dysku chyba. Dobrze, że widzowie tego nie widzą. Mocny common sense, generator time remain. Co tu jeszcze jest? A i My Clothing GUI mod. Dobra, idę czytaj drugi tom, Stolarstw. Ja go czytam, więc nie poczytasz. A to poczekam, aż przeczytasz. Mam czas.
Nie licz na to, że ci tą książkę oddam. Wiem, tylko przyszedłem odłożyć stolarstwo, pierwszy tom. Już drugi nabiłeś stolarstwa? Mhm. To mi to, że w sumie nie opłaca się brać stolarza. Jak on zaczyna z trzecim poziomem w sumie stolarstwa. Serio jest useless. Pół książki dopiero przeczytałem, kurwa, ile można. Zobacz przypadkiem, czy nie mamy kaset ze stolarstwem. Kaset? No. W ogóle jest telewizor gdzieś? Chyba nie. Będzie trzeba przebić telewizor. Aktor, masz zadanie. Na następny odcinek. Będziesz zapierdalał po telewizor. A najbliższy właśnie sobie rozmontowałem. No to masz problem. Wszystko będzie robione poza odcinkiem. Nie. Na odcinku zapierdzielać. Tak to być nie może, amigo. Oj. Nie, no ja to na pewno wytnę. Nie ma innej opcji. Co wytniesz? Czytanie? Tak, to nie ma sensu. Jak to? No przecież będą mieli co oglądać. Tak. Shiro stojący i czytający książki. A ja sobie tutaj z boku w necie grzebię, kurwa, zajebiście. Można. I na fejsa sobie wejdę, a to witam. Dobra, ile masz stron? Czekaj, już ci mówię. 164 na 260. Dobra, to poczekam. Kasety na stolarstwo. Jesteś czy nie? Z tego co patrzę, to nie. Będzie trzeba poznajdywać. Ma tutaj tylko takie tytuły jak Bart Levy, skryba audiobook. Schowany wykonawca zapytanie. Mam CD, Matka Ziemia. Wykonawca Joe Johnson. Jeszcze jest VHS domowa. Czyli nawias domowa, zamknąć nawias, dwukropek, spacja. Mocows. I VHS Tanger. No to masz co oglądać. Spróbuj kompa odpalić, może ci się odczyta. Dobra, normalny Minecraft bzycu. Kuku, kurwa, nie rozbieraj. Aktor. Ja widziałem to. Czyli rozmontuj komputer stacjonarny, szansa 40. Mam szansę 20.
ile jeszcze stron? Już ci mówię. 29. 28. Ale w sumie to i tak niepotrzebnie to czytam, ale okej. Okay. Bo to tylko daje boosta do trzeciego, czwartego poziomu. No już prawie czwarty mamy. No to tylko sobie narobiłem problemu. Co to już? Ten jak zwykle. Jakieś strzały. Ignacy, szykuj broń. Osiem stron zostało. I ostatnia strona, przeczytane. Odłóż tylko i zacznę czytać. Kurwa, chyba do czasopism. Tak, do czasopism włożyłem. Już przełożyłem. Ja, ale mi się spać chce. Ja mam znudzenie, ryzyko pogorszenia nastroju, smutek. To ja idę sobie poczytać książkę. Zwykłą. Ci powiem, że te nasze truskawki to takie wielkie byki są w wielkości pięści. Widać, że na dobrym nawozie. Widać, że ja je podlewałem. Kurwa, na pewno. No to ja byłem poza nagrywkami. Widać ewidentnie. Dobra, chodź spać. Okej. Czemu on zaczął mi biec, debil? No dobra, i do której? Trzecia, czwarta. Czekaj, bo ja kurwa głód mam. No to co, nie zabiję cię tu przecież. A, bo tutaj to tak... Kapa ci na pewno nie spada, po prostu się nie raczysz tyle w temacie. A, bo to tak działa. Jakbyś miał naprawdę przymierać z głodu i tak dalej, no to tak, to ci HP spada, ale... Może głód tylko? No, zaczyna debil biec. Ty się znów teleportujesz u mnie. Teleportnęłem się, no użyłem cheatów, no. Nic nowego. Jak zwykle. Dobre te truskawki, takie widać, że bez chemii. Dobra, co ja miałem jeszcze wziąć? Już nie pamiętam. Gwoździe mam. Deski czy mogę wziąć? Dobra, broku świeży. Dodajmy jeszcze trochę truskawek z dobrego pola. Z własnym nawozem nawożone. Teraz, żeby to miało smak, dodajemy jeszcze przecier pomidorowy do boku i truskawek. Starania dostaniesz prędzej. Dobra. Jest, pasuje, pasuje. Wiesz, że tu możesz dosyć rozstroju. No to dam jeszcze olej roślinny. Palmowy pierdolni od razu.
Dobra, testujemy. Żebyś srania dostał. Zjedz. Całość. Jedziesz na budowę. No jak? W końcu chałupę sobie buduje, to wiesz. Jak robotników się nie dopilnuje, to będzie potem lipa. Wnęki okienne jako trapezy. Tylko przyjechałem chyba. Nie, przyjechałem. Trzeba będzie tu żwirówkę ewidentnie jeszcze wysypać. Nie od razu lepiej. Jakbym sobie wyłączył silnik, to by było dobrze. No i dobra, dzień budowy numer drugi. Buduj. Rama ścienna. No i drugi poziom wpadł. Znaczy, drugi, czwarty. Pomóc ci tam na budowie. No przydałoby się kogoś tutaj do cięcia drzew. Dobra. Stolarstwa na tym nie nabija, co nie? Słabo, ale trudno. Już zadyszkę złapałeś? Dobra, dobra, dobra. Kojnie. Nie ma to jak własnoręcznie postawiona chata. Do której się wprowadzi pewna osoba i będzie towarzyszyć. Nie, Kawara już kurwa nie wpuszczę. Raz go w terrarii wpuściłem i żałuję. Mistyczny gość, który pojawił się i zniknął. Na zawsze. Już więcej nie powinien wrócić. Już nie wróci. Dobra, będziemy się rozbudowywać bardziej w tą stronę. Tutaj sobie zrobimy jakieś pole. Tutaj jakiś ładny pomościk, żeby sobie rybki łowić. No, będzie git. Będzie git. Zaraz dopiero połowa drugiego tomu. No bo ciebie jeszcze nie ma oczywiście. Już prędzej tą chatę wybuduję, kurwa, nim ty przeczytasz. No. Ale widzę, że to amerykańska budowa, bo same kurwa deski bez fundamentów, bez niczego. Wtedy to z kartonu wszystko, je? No. Trzeba będzie sobie telewizor ogarnąć, jakąś kucheneczkę. O, i to będzie życie. Ten jaki przeskok zrobił. Skąd ja sobie łóżko ogarnę? To jest lepsze pytanie. Przewieziesz. Już jedno próbowałem przenieść, kurwa, wystarczy. Jak się skończyło? Z
Skończyło się tak, że nie mamy łóżka teraz. Trzeba Deviko poprosić o pomoc, przeniesie pomoc w poszukiwaniach. No z pewnością. Teraz może wbić, nie ma problemu. Oni nie lubią takich gier. I odcinek się nazywa. Znaleźliśmy niespodziewaną. Znaleźliśmy nowego towarzysza do podróży. Tak, na 15 minut w grze. To zabrzmiało, jakby właśnie zombie zaatakował od pleców. I ugryzł. Nie, pana, nie. Ale paliłem fajka i akurat kurwa. A, szkoda. Jebanie, ty mendo. Ale się wydźgałem. I cyk ugryzienie na szyi by było? Nie, to już wtedy bym chyba się naprawdę załamał. Ty, ile tam ci zostało jeszcze? No, tak jedna czwarta. A możesz mi przywieźć wodę? To zaraz przywiozę. Już mam odwodnienie. No bo dobra, sam sobie podjadę, bo już mam nadmierny wysiłek. Jestem cały mokry dodatkowo. Nie mogę kursora znaleźć. No dobra, tu jest. No serio, już senność? Nie, ja sobie kawę idę pierdolne. Przeczytane. Ja już zdążyłem dojechać. Prawie w chatę wjechać. Pełni butelki.